II wojna światowa spowodowała niepowetowane straty w kulturze polskiej. W Zgliszcza obracano bezcenne budowle, niszczono archiwa, rabowano dzieła sztuki i cenne dokumenty. Szczególnie bolesna jest utrata zabytków, które niegdyś wchodziły w skład przemyślanych, dziesiątkami lat kompletowanych kolekcji. Tworzone przez instytucje, towarzystwa i prywatnych mecenasów stanowiły spójne zespoły dzieł podporządkowane określonej narracji. Dziś, po zubożeniu kolekcji, owa narracja bywa już nieczytelna. Zachowanie w pamięci wizerunków utraconych dzieł sztuki pozwala mieć nadzieję na ich odzyskanie. Gdyż muzeum utracone to wciąż obfity, zbyt obfity zbiór. Muzeum utracone przywraca pamięć. Kolekcja Stanisława Augusta. Król podczas swojego panowania stworzył znakomitą kolekcję malarstwa liczącą ponad 2200 obrazów dawnych mistrzów włoskich, flamandzkich i holenderskich, 700 rzeźb, 1800 rysunków oraz 70 tysięcy rycin. Zbiory obejmowały również porcelanę, meble i miniatury. Część obrazów związanych z historią Polski została spalona w 1834 roku na rozkaz cara Mikołaja I. Obiekty z dawnej kolekcji Stanisława Augusta, które przetrwały w zbiorach polskich do wybuchu II wojny światowej, znajdowały się m.in. na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich, Muzeum Narodowym oraz Pałacu Brühla w Warszawie. Portret króla Stanisława Augusta, Jean-Baptiste Peronneau. Od 1938 roku obraz znajdował się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Pałacu Brühla w Warszawie, skąd najprawdopodobniej został zrabowany w 1939 roku. Autoportret Annibale Carracci. Obraz znajdował się w zbiorach ordynacji zamojskiej w Warszawie, w Pałacu Błękitnym. Prawdopodobnie spłonął podczas wojny wraz z innymi dziełami w wyniku niemieckiego ataku lotniczego. Konsola wraz z zegarem rotacyjnym. Francja, druga połowa XVIII wieku. Obiekty te do 1939 roku zdobiły salę tronową na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaginęły podczas wojny. Do dziś zachował się fragment dekoracji zegara z puttami i herbem królewskim. Przedwojenne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie było jedną z najważniejszych instytucji artystycznych w dziejach Polski. Na początku II wojny światowej zbiory zostały spakowane. Część z nich na rozkaz niemieckich władz okupacyjnych przewieziono do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Obiekty, które pozostały tam do wybuchu Powstania Warszawskiego, zostały zniszczone lub rozgrabione po jego upadku. Hetera, Franciszek Żmurko. Zamek Królewski w Warszawie, Marcin Zaleski.
Krajobraz z łódką. Roman Kochanowski. Studium po piersie młodej kobiety. Leon Wyczółkowski. W chacie. Włodzimierz Tettmajer. 16 października 1940 roku obraz został zarekwirowany przez Niemców do dekoracji kasyna dla oficerów SS i policji, które znajdowało się w Pałacu Blanka. Bogata kolekcja Edwarda Raczyńskiego, polskiego dyplomaty, pisarza i późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, do momentu wybuchu wojny przechowywana była w Pałacu Czapskich przy krakowskim przedmieściu. Galeria malarstwa polskiego i obcego zawierała przeszło 300 płócien. Kolekcje uzupełniały zbiory rzemiosła artystycznego i historyczne pamiątki polskie. Większość obiektów została zniszczona na początku września 1939 roku. Na targu Peter Peters, zwany Jonche Lange Pier. Mule, monogramista PH. Śniadanie, Peter Klaas. Kolekcja Reinolda Przezdzieckiego składała się z około 10 tysięcy rycin i rysunków oraz 200 obrazów najwybitniejszych artystów polskich. Cenny księgozbiór obejmował 60 tysięcy woluminów oraz 500 rękopisów. 25 września 1939 roku Pałac Przezdzieckich przy ulicy Foksal spłonął podczas bombardowania i ostrzału. Część zbiorów udało się uratować i przenieść do kamienicy przy ulicy Szczyglej. Tam zostały niemal w całości zniszczone we wrześniu 1944 roku. Portret Ewy Schreptowiczów-Brzostowskiej z córką Izabellą. Marcello Baciarelli. Ukrzyżowanie. Jan Bruegel. Zbiory Andrzeja Rotfanda, bankiera, przemysłowca i kolekcjonera, obejmowały około 150 płócien. W 1939 roku kolekcja była jednym z najbardziej znaczących prywatnych zbiorów malarstwa polskiego w Warszawie. W czasie II wojny światowej część obrazów została zdeponowana w Muzeum Narodowym w Warszawie, część ukryta na terenie modernistycznej willi Rotfandów przy ulicy Chocimskiej. Skrytka na terenie posesji przetrwała okupację. Płótna, które trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie, w znacznej części zostały zrabowane lub zniszczone przez Niemców. Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Alfred Wierusz-Kowalski.
Tatr. Wojciech Gerson. W warszawskiej kolekcji Tadeusza Boja i Zofii Żeleńskich znajdowały się głównie dzieła artystów z okresu Młodej Polski, przyjaciół małżeństwa, przede wszystkim Witkacego, Stanisława Wyspiańskiego i Witolda Wojtkiewicza. Zbiór prawdopodobnie spłonął w całości we wrześniu 1939 roku. Portret Zofii Spareńskich-Żeleńskiej. Stanisław Wyspiański. Śmierć dziewczyny z cyklu Ceremonie. Witold Wojtkiewicz. Matthias Berson, warszawski kupiec i bankier, był czynnie zaangażowany w działalność charytatywną na polu nauki i kultury. Kolekcjonował obrazy, rysunki oraz judaika. Swój zbiór judaików przekazał w całości w 1905 roku żydowskiej gminie wyznaniowej w Warszawie. Jego życzeniem było utworzenie muzeum. Zainaugurowało ono działalność w 1910 roku, już po śmierci darczyńcy. Muzeum zostało zniszczone we wrześniu 1939 roku. Korony na Torę. Polska, rok 1815. Balsaminka. Puszka na wonności. Polska, przełom XVIII i XIX wieku. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu powstało w 1857 roku jako stowarzyszenie humanistyczne i artystyczne, prowadzące także działalność naukową. Jego celem była przede wszystkim ochrona i rozwój kultury narodowej w zaborze pruskim. Przed wojną najcenniejsze zbiory towarzystwa przekazano w depozyt do Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. W 1943 roku okupanci wywieźli większość obiektów na teren forteczny w okolicy Sulęcina i stamtąd w nieznanym kierunku w głąb Niemiec. Diana i Callisto. Peter Paul Rubens. Adoracja Dzieciątka. Lorenzo Di Credi. Portret Młodzieńca. Nieznany malarz hiszpański z połowy XVII wieku. Pozbawiony nadziei.
Wojciech Gerson. Ordynacja książąt czartoryskich. Zamek w Gołuchowie. W latach 1875-1885 Izabella z Czartoryskich-Działyńska założyła na zamku w Gołuchowie muzeum posiadające światowej klasy zbiory rzemiosła i starożytności. Bezpośrednio po wybuchu II wojny światowej podjęto decyzję o ewakuacji kolekcji. 50 skrzyń i tub z dziełami sztuki wywieziono do Warszawy, gdzie zostały ukryte w piwnicy kamienicy przy ulicy Kredytowej. Wkrótce skrytka została odkryta przez okupantów. Znajdujące się w niej zabytki zarekwirowano i w kolejnych latach wojny wywieziono do Niemiec. Tam zostały przejęte przez Armię Czerwoną. W 1956 roku część kolekcji gołuchowskiej została zwrócona państwu polskiemu. Relikwiarz z męczeństwem świętego Tomasza z Canterbury. Limoges, XIII wiek. Gołąb eucharystyczny. Naczynie w kształcie ptaka. Limoges, XIII wiek. Waza z herbem Czartoryskich z podstawą. Autor nieznany. Muzeum Książąt Czartoryskich, będące najstarszą placówką muzealną w Polsce, zostało założone w Puławach w 1801 roku przez księżnę Izabelę z Flemingów Czartoryską. Z końcem XIX wieku zbiory ulokowano w Krakowie. W chwili wybuchu wojny najcenniejsze obiekty przewieziono do pałacu w Sieniawie. We wrześniu 1939 roku ukryte w piwnicach oficyny pałacowej dzieła zostały zrabowane przez wojska niemieckie. Portret młodzieńca. Rafael, właściwie Raffaello Santi. Obraz Rafaela Niemcy przewieźli do Pełkin, gdzie został zarekwirowany przez rzeszowskie gestapo. Wkrótce trafił w ręce Kajetana Mühlmanna, specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczania dzieł sztuki i skarbów kultury w Generalnym Gubernatorstwie. Portret znajdował się na liście obiektów przeznaczonych do zaplanowanego przez Hitlera Muzeum Sztuki w Lincu. Jednak na rozkaz Hansa Franka trafił na Wawel. Obraz zaginął w tajemniczych okolicznościach podczas ewakuacji Urzędu Generalnego Gubernatora. Sugerowano, że uległ zniszczeniu lub mógł być przedmiotem kradzieży. Podkreślano, że nie było go w grupie kilkunastu najcenniejszych obiektów, które latem 1944 roku oddzielnym transportem wywieziono z Wawelu do zamku w Sichowie. Madonna z Dzieciątkiem i dwoma aniołami. Neroccio di Bartolomeo de Landi. Łańcuch Konstancji Austriaczki. Szkatuła królewska. Z
spotkanie poetów Saadiego i Nizamiego, Mohamed Kasim z Tebryzu. Jakub Kabrun był znanym gdańskim kupcem i kolekcjonerem. Przekazał rodzinnemu miastu swoją kolekcję liczącą 8800 rysunków i rycin. Stała się ona podstawą późniejszego Muzeum Miejskiego w Gdańsku. W czasie II wojny światowej część zbiorów przewieziono do miejscowości Gotha w Dolnej Saksonii, a część pozostawiono w muzeum. W obu przypadkach dobra kultury zostały przejęte przez Armię Czerwoną i wywiezione do Związku Radzieckiego. Portret Jakuba Kabruna, autor nieznany z przełomu XVIII i XIX wieku. Melancholia, Albrecht Dürer. Zwiastowanie pasterzom, Rembrandt van Rijn. Portret Erasma z Rotterdamu, stan czwarty, Anton van Dyck. Kuszenie świętego Antoniego, Lukas Cranach starszy. Obiekty odnalezione i odzyskane. Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, pracy i poświęceniu wielu osób i instytucji, każdego roku odnajdywane są kolejne zaginione skarby polskiej kultury. Podejmowane są starania o zwrot utraconych dzieł. Projekt Muzeum Utracone wspiera te działania, mając nadzieję, że wiek XXI będzie czasem wielkich powrotów. W 2010 roku Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie zwróciła Muzeum Narodowemu w Gdańsku 6 obrazów i jedną rzeźbę należące przed wojną do zbiorów Muzeum Miejskiego. Alegoria pięciu zmysłów, Anton Möller. Rybacy na brzegu, Friedrich Hildebrand. Lis i winogrona, Daniel Schulz. Herakles zabijający centaura Nessosa, autor nieznany z XVIII wieku. Portrety rodziny malarza, Johann Karl Schulz.
wieczorne spotkanie malarzy u Stodarta w Gdańsku. Otto Brauzeweter. Stojący młodzieniec Ernesto De Fiori. Czaty Józef Brandt. Przed II wojną światową obraz ten należał do zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zaginął prawdopodobnie w 1944 roku po upadku Powstania Warszawskiego. Odnalazł się w maju 2012 roku w Stanach Zjednoczonych. Powrócił do kraju dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Szewc. Szkoła flamandzka, druga połowa XVII wieku. Przed II wojną obraz ten znajdował się w pałacu w Wilanowie. Odnalazł się w zbiorach prywatnych na terenie Niemiec. Został zwrócony dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dokument biskupa warmińskiego Anselma, zwany Vellum, z 1263 roku. Dokument był przechowywany w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. W czasie II wojny światowej materiały archiwalne przewieziono w głąb Niemiec. Vellum zostało prawdopodobnie zrabowane przez amerykańskiego żołnierza i wywiezione do Stanów Zjednoczonych. Obecnie znajduje się w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Trwają starania o jego zwrot. www.muzeumutracone.pl. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Ad Artis, Fundacja Sztuki SAR dziękują za wsparcie i pomoc w realizacji projektu panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, pani profesor Małgorzacie Omilanowskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronom honorowym pani Annie Komorowskiej, małżonce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiemu Komitetowi do Spraw UNESCO, pani Hannie Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy, panu profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, prezydentowi miasta Krakowa, panu Ryszardowi Grobelnemu, prezydentowi miasta Poznania, partnerowi pokazu Lotto sprzyja kulturze. Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy profesorowi doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Rotermundowi, dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, dr Agnieszce Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Pawłowi Jaskanisowi, dyrektorowi Muzeum Pałacu w Wilanowie, profesorowi doktorowi habilitowanemu Janowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wawelu, profesorowi doktorowi habilitowanemu Wojciechowi Suchockiemu, dyrektorowi Muzeum Narodowego w Poznaniu. Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla Stadionu Narodowego w Warszawie. Szczególne podziękowania składamy Radzie Programowej, w której zasiadają profesor dr habilitowany Andrzej Rotermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Maria Poprzęcka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, profesor Władysław Stępniak, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, dr habilitowany Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dziękujemy instytucjom, które współpracowały przy organizacji pokazu.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Biuro Promocji Miasta Poznania, Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękujemy także patronom medialnym. Czytał Andrzej Seweryn. Jak wygramy w lotto, otworzymy kawiarnię. Kwiaciarnię. Warto wiedzieć, na co wydać pieniądze, gdy średnio raz na tydzień ktoś wygrywa miliony. Lotto. I kupimy większe mieszkanie dla mnie i dla żabci. I dla babci. Jak wygram w lotto, zrobię licencję. I będę organizował podniebne śluby. Warto wiedzieć, na co wydać pieniądze, gdy średnio raz na tydzień ktoś wygrywa miliony. Lotto. A sobie sprawię nową pilotkę? Hej!